Kolejna fala mrozów w Polsce przyniosła drugi, można powiedzieć, drugi atak smogu. Jesteśmy w tym momencie w Warszawie o 100%, przynajmniej o 100% powyżej norm dopuszczalnych, jeżeli chodzi o stężenie pyłów. Wynika to głównie z niskiej emisji, czyli spalania węgla przy domowych piecach, co jest najbardziej nieefektywną formą wykorzystywania paliw stałych, jaką mamy dzisiaj dostępną. Również energetyka w Polsce bazuje na węglu i w tym momencie 90% prądu produkuje się w tej właśnie chwili, 90% prądu pochodzi z węgla, dlatego że mrozy przynoszą w zimie jednocześnie bezwietrzną pogodę, przez co ta cała emisja kumuluje się w miastach i jednocześnie przynosi wysokie poziomy emisji CO2 do atmosfery. Co można zrobić? Na pewno w pierwszej kolejności pomogłaby termomodernizacja i rozwój kogeneracji, czyli przechodzenie na ogrzewanie sieciowe zamiast indywidualnych pieców. Sankcje typu policja emisyjna, kontrole ze straży miejskiej, kary, to wydaje się nie najlepszy sposób, co pokazuje na przykład sytuacja na polskich drogach. Mandaty za przekraczanie prędkości wręczane są nagminnie, ale Polaków skłania to tylko do tego, żeby zdejmować nogę z gazu przed radarem, tudzież przed miejscami, w których potencjalnie może czekać patrol policji.